Cześć, ludzie kochane. Wielka sensacja. Od dzisiaj w aptekach mają być darmowe testy na koronawirusa. Te antygenowe. Ojojojojojojojoj. I cóż to takiego? Wyczytałem, że to ma być tylko 64 apteki na terenie Polski. Jak na razie. To jest tylko na razie. Dobra, niech będą mi 64. O co mi chodzi? Po co ja to nagrywam? A powiedzcie mi, ludzie kochane, może wy jesteście, na pewno jesteście bardziej mądrzy niż ja, co z takimi ludźmi jak ja, albo jeszcze dużo, dużo starszymi, którzy do apteki się wcale nie wybiorą, nie mają szans. Gdzie zrobić te testy? Jeżeli jest taka możliwość, to powinni to napisać, że są apteki oczywiście, dla ludzi sprawnych mogą chodzić, robić testy, a niepełnosprawni i starzy dostaną testy do domu. To powinno tak logicznie wyglądać. Ale tutaj z tego, co piszę, jest napisane, to nie ma żadnej logiki. Ani sensu, ani logiki. Mówię o takich ludziach jak ja. U córki, córka mieszka w Anglii. Tam każda osoba tygodniowo dostaje 7 testów i sprawdza się je sam w domu. I to za darmo wszystko. I tak jak u córki rodzina, te 4 osoby, to dostają raz w tygodniu 28 testów. To dobrze. I dobrze, że córka mi przysłała 7 testów. To ja mam te testy, ale to nie znaczy, że ja mam 7, to codziennie dłubię w nosie i się badam. Tylko to ja powiedziałem córce, jak będę czuł jakieś tam podejrzane sprawy, gorączkę czy coś, to wtedy zrobię test, bo tak szkoda tylko na marne niszczyć i będę co jakiś czas dzwonił czy pisał do córki, przyślij mi testy, bo jestem zdrowa, a te wymazałem. A teraz wam opowiem, tak się czasami uśmiechnę, jak to pytałem córkę, jak robić te testy. Córka mówi tak, tatuś, tam masz zestaw, jest taki patyczek, ten patyczek wkładasz sobie do nosa i jedziesz, aż poczujesz, że on zatrzyma się na mózgu. Jak już zaczniesz płakać, to znaczy, że test zrobiony. To się oba tak uśmialiśmy, jak głupole. Ale fajnie tak na wesoło chociaż poszło. A i tak córka mi wytłumaczyła poważnie, jak to zrobić. Jeszcze obejrzałem parę filmów na YouTubie i właśnie tak jest pokazane, jak córka mówiła, na poważnie i jest wszystko dobrze. Tylko to już było, pierw było denerwujące, teraz mówiłem śmieszne i znowu wspomnę o denerwujące. Niechże do cholery ciężkiej coś wymyślą, albo powiedzą,
ludzie niepełnosprawni i starzy będą dostawali za darmo do domu. Też 7 dziennie. Ty, 7 raz w tygodniu. Kurczę, co ja mówię? 7 szczepionek tych testów na tydzień. Niech to wytłumaczą. Bo ja już, jak zauważyliście, już się mieszam. Już mi się od tego dłubania po mózgu telepie wszystko. Także ludzie kochane, wy jak możecie, to chodźcie do aptek, testujcie się, a ja po prostu będę czekał na to, co mądrzejsi ode mnie powiedzą. Czy będą za darmo dla mnie, czy nie. Trzymcie się, ludzie kochane. Uważajcie na siebie. Cześć.